Miłość miała znaleźć w internecie. Szybko poznała mężczyznę, który oczarował ją elokwencją i szczerością. Jedynym mankamentem było dla niej to, że był biedny, nigdzie jej nie zapraszał i nie dawał prezentów. Miłość między nimi rodziła się na tle niepewności. Dziewczyna nie była pewna, czy chce mieć partnera, który jest nieporadny życiowo. Niedługo miała dowiedzieć się szokujące prawdy. Kiedy go poznała, wydawał się być biedny jak mysz kościelna. Dziewczyna dłużej nie mogła dusić swojego problemu. Zdecydowała się poszukać pomocy na kobiecym forum. Przez internet poznała mężczyznę, który wydawał jej się być po prostu biedny. Randki odbywały się pod znakiem spacerów w parku, nie nosił markowych ubrań, na spotkania przyjeżdżał tramwajem, co oznaczałoby, że nie ma własnego auta. Mówił również, że nie obchodzi o zarabianie pieniędzy, a liczy się spełnienie i satysfakcja. Dziewczyna domyślała się, że zarabia mało. To wszystko sprawiło, że zaczęłam kierować naszą znajomość bardziej na koleżeństwo, przyznała autorka posta. Prawdziwym zaskoczeniem było dla niej to, kiedy potencjalny partner zaproponował, że ją odwiezie. Zaniemówiła, kiedy przyjechał zadbanym, nowym i widocznie drogim autem. To nie był koniec niespodzianek. Miłość i uczucie czy pieniądze i profity? Dziewczyna ma ogromny problem. Potem zaprosił mnie do siebie, byli jeszcze jego inni znajomi, i też wyszło na jaw, że ma bardzo ładne i bogate mieszkanie i że te jego biznesy to wcale nie takie spełnianie się w tym, co kocha, tylko dobrze prosperujący interes, napisała dziewczyna. Internauci już sami nie wiedzieli, czy jest zła, że ją oszukał, czy zadowolona, że nie spełniły się jej przewidywania. Dzisiaj grzeje, 1. Borys Szyc wziął ślub. Tak kończymy ten niesamowity rok 2. Najgorszy finał imprezy w polskim mieście. Nie żyje 39-latka, szybka akcja ratunkowa nie pomogła, dziewczyna ma jednak wątpliwości. Boi się, że to miał być tylko test i zabawa jej kosztem. Najchętniej ucięłaby wszelkie kontakty, ale sama nie wie, co robić. To jego pieniądze. Tak szczerze to nie widzę problemu. To ty uzależniłaś typ relacji od rentowności, zauważył jeden z internautów nawiązując do wyrażenia, że skoro wyglądał na biednego, to wolała przyjacielską relację. Może specjalnie chciał sprawdzić, czy nie szukasz bankomatu. W końcu to nie pieniądze są najważniejsze, podsumowała dziewczynę kolejna osoba. Najlepsze newsy dnia, źródło, Wirtualna Polska, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.